Podpisanie umowy z wojewodą łódzkim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które miało miejsce w Wieluniu w miniony wtorek, dotyczyło kwestii, o której na naszej antenie mówiliśmy pod koniec kwietnia. Otóż wtedy na specjalnym spotkaniu zarządu powiatu z wójtami gmin z terenu powiatu wieluńskiego poinformowano o rekordowym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy i remonty powiatowych szlaków w regionie. Obecni na spotkaniu wójtowie gmin Czarnożyły, Wierzchlas, Mokrsko, Osjaków, Konopnica i Skomlin oczywiście nie kryli zadowolenia takim obrotem sprawy. Powiat wieluński podpisał ze mną jako reprezentantem rządu największą umowę opiewającą na największą kwotę dofinansowania w historii rządowego programu w województwie łódzkim. Powiat otrzymuje 30 milionów złotych dofinansowania, co stanowi 80% wartości całej inwestycji na przebudowę bardzo ważnej drogi powiatowej, która łączy powiat wieluński, powiat pajęczański, powiat łaski, częściowo powiat sieradzki. Jest to bardzo ważna inwestycja, która w najbliższych latach sukcesywnie przez powiat będzie budowana, na co dzisiejsze nasze podpisy zagwarantowały środki finansowe, która na pewno przyczyni się do polepszenia połączenia infrastrukturalnego na południu województwa łódzkiego, czego serdecznie gratuluję również panom starostom za ten pomysł złożenia tego wniosku. Oprócz tego podpisaliśmy umowy z przedstawicielami gmin powiatu wieluńskiego. Wszystkie dzisiejsze podpisane umowy opiewają łącznie z dofinansowaniem samorządowym i rządowym na 46 milionów złotych, z czego 35 milionów złotych to są dofinansowania rządowe. Zatem widać, że ogólnie 77% środków, które zostaną wydane na drogi, pochodzi z dofinansowania rządowego. Nie pierwszy raz i nie ostatni raz robimy to dla samorządów, a głównie dla mieszkańców powiatu wieluńskiego i powiatu wieluszowskiego. Zachęcam wszystkich do przystępowania do tego rządowego programu i mam nadzieję, że będziemy się w najbliższym czasie widzieć w pomyślnych okolicznościach, kiedy w obecności uśmiechniętych mieszkańców będziemy oddawać kolejne kilometry bezpiecznych, nowoczesnych i komfortowych dróg w obu powiatach. Bardzo serdecznie Państwu wszystkim gratuluję, no i czekam na dalsze wnioski w kolejnych latach. Bardzo żeśmy się zastanawiali, jak to ująć, aby tą maksymalną pulę osiągnąć. Ta droga, jak Pan Wojewoda już wspomniał, Rychłocice-Gabrielów, ma charakter ponadlokalny i myślę, że właśnie służby pana wojewody przejrzały to, że to jest droga bardzo potrzebna w infrastrukturze dróg wojewódzkich. Panie wojewodo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za takie wsparcie. Oczywiście koniec inwestycji jest w roku 2025, ale w 2021 po podpisaniu dzisiejszej umowy zabieramy się ostro do pracy. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców tych miejscowości, który to obejmuje, również obejmuje częściowo Zakrawa, powiat pajęczański, konkretnie gminę Siemkowice. I chciałem jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wójtom, którzy z terenu naszego powiatu, bo ta współpraca od wielu, wielu lat jest na wzorowym poziomie, bo tego ciężaru, gdyby nie współpraca dobra z gminą Konopnica, gminą Osjaków przy tej inwestycji, no powiat miałby problemy z udźwignięciem tej inwestycji. Tak to dzielimy się kosztami. I działamy, panie wojewodo. Nie boicie się składać wniosków i tutaj także podziękowania i gratulacje od pana posła i również poseł prosił, żeby przekazać podziękowania dla pana wojewody, pani dyrektor za owocną współpracę, za to, że o ziemię wieluńską zawsze dbacie, że chętnie do nas przyjeżdżacie i pomagacie nam, że te inwestycje, które przejeżdżając widać rosną i będą rosły, wspieracie. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu pana posła. Pieniądze popłyną na modernizację kilku ważnych komunikacyjnie dróg w powiecie. Warto zauważyć, że do momentu ogłoszenia nowego dofinansowania powiat wieluński w tej kadencji pozyskał już pieniądze na modernizację 18 km dróg za blisko 15 milionów złotych.